No dobrze, a co pan sądzi o akcji sprzeciwu wobec prywatyzacji lasów, która jest realizowana pod dachami kościołów w całej Polsce, a która to została zakrzyczana oczywiście przez Olimpiadę, przez Trynkiewicza, przez złamaną nogę naszej biegaczki i tego typu podobne sprawy? Tam się ten złamaną nogę widziałem, także tam jest jakieś stare pęknięcie, natomiast nie o to oczywiście chodzi. Coś w tym jest, nawiasem mówiąc, bo jak znam PiS, to oni są w stanie podzielić lasy na działki po 1 hektarze i sprzedawać ludziom po znajomości zwłaszcza z PSR-em do spółki. No to nie jest najlepszy pomysł, dlatego że wtedy wyginie nam zwierzyna, no bo każdy właściciel takiego hektara czy 10 hektarów lasów Będzie chciał go pomyśli, ogrodzić. że jak on nie zje tej sarny, to zje ją sąsiad, nie? Więc nie będzie miał wyboru, tylko musi zjeść ją sam najpierw. Także to jest fatalny pomysł. Lasy powinny być prywatne, ale to takie wielkie, całe odstępy lasów, prawda, powinny być sprzedawane, takie jakby jakieś królewskie, magnackie, prawda, lasy. I wtedy ci ludzie mają pieniądze, oni dbają o te lasy, oni już tam nie muszą, prawda, oszczędzać, żeby tam wyciąć trochę drzewo. Pieniądze mają i to jest ich duma, ten las, prawda. No to dbali, natomiast no niestety sprzedanie tych lasów w ręce dorobkiewiczów, no niestety jest bardzo ryzykowne. Z drugiej strony te protesty są robione przez leśników. Leśnicy zarabiają w tej chwili średnio 13 tysięcy miesięcznie. To jest najlepiej zarabiająca grupa w Polsce, okazało się. No z czym będą bronili tych państwowych lasów jak niepodległości, no bo jestem przekonany, że prywatny właściciel nie będzie płacił leśnikowi 13 tysięcy miesięcznie, prawda? Tym bardziej, że na mniejsze płacia lasu na ogół. Panie prezesie, czy uważa pan, że prywatyzacja lasów państwowych, czyli około 1/4 Było. terenów Polski, jest sprzeczne z polskim interesem narodowym? Nie było. I czy pana zdaniem, dobrze, najpierw ta pierwsza część pytania. Nie wiem, czy to jest polski interes narodowy, w związku z tym na takie pytania nie odpowiadam. Czy pana W zdaniem? polskim interesie narodowym można też na przykład wycięcie 90% tych lasów, prawda, i sprzedanie ich korzystnie i kupienie za to złota na lasce. No, nie wiem, co jest polski interes narodowy. Krótko mówiąc, pan nie ma tej kwestii do końca przemyślanej, ale czy pana zdaniem zgodziłby się na to Roman Dmowski? Roman Dmowski, nie wiem, jeżeli by zamiast tych lasów wyrósł las kominów fabrycznych, bo Dmowski był zwolennikiem industrializacji, no to może by się zgodził, no nie wiem. Nie można mówić na szczeblu ogólności, prawda? Trzeba pytać się o konkrety. No dobra, co zamiast tych lasów, prawda? Czy na miejscu tych lasów ma powstać zakon kapusty, czy ma powstać fabryka, prawda? No co tam mam na powstać? Być korzystne, może nie być korzystne. Ja jechałem przez Holandię na przykład, wzdłuż i wszerz i w całej Holandii widziałem tylko jeden las. Ten las miał 10 metrów szerokości i 100 metrów długości, to może 200 metrów długości, prawda? I to wszystko. Mimo to Holandia jakoś żyje, no. Panie prezesie, dlaczego chce pan wyprzedać nasz skarb narodowy, jakim są lasy państwowe? Traci pan ogromną ilość wyborców z tego powodu. Dlaczego ja? Ale dlaczego? Przecież lasy będą lepsze niż są w tej chwili, nie? I grzybki będą lepsze, i Może pan to jarzynki. rozwinąć i uzasadnić? No, proszę popatrzeć na ogródki przydomowe i ogródki na placach publicznych. Prawda? I każdy zobaczy, że ogródki przydomowe są lepiej utrzymane. Tak samo lepiej będą wyglądały lasy prywatne z całą pewnością. Najpoważniejszym argumentem przeciwko temu właśnie prywatyzowaniu lasów państwowych jest argument, który brzmi następująco. Ludzie to kupią i od razu sprzedadzą drzewo. Będziemy bez lasów, będzie to łyse, nie będzie można pójść na grzyby do lasu, nie będzie zwierzyny. Dlatego właśnie mówię, że nie można tego sprzedawać chciwym dorobkiewiczom, tylko trzeba sprzedawać takie odstępy lasu, żeby tam już się nie mówiło, że to może sprzedać człowiek. Ja nie wiem, czy w Polsce w ogóle jest człowiek, ja tylko też jeden, który mógł coś takiego kupić. To jest melodia przyszłości. Musimy się dorobić kasty multimiliarderów, czy nawet bilionerów w tej chwili, którzy taki las mogliby kupić bez zauważenia. Prawda? Taki człowiek nie będzie wycinał tego lasu, bo mu brakuje pieniędzy, prawda, na jakieś bieżące potrzeby. Panie Powtarzam jeszcze raz, prezesie, czy to ale znaczy? lasy były zawsze
to lasy były zawsze prywatne. Ludzie tego nie rozumieją. Lasy były zawsze prywatne. Lasy państwowe to jest wynalazek dopiero powojenny. Po pierwszej wojnie światowej. Po uwłaszczeniu. Przedtem były prywatne. Przedtem były prywatne. Nie było uwłaszczenia. Państwo zrobiło, natomiast przedtem lasy należały albo do księcia takiego, albo do księcia takiego, a i oczywiście i chrust, i grzyby, i wszystko można było w nich zbierać. Nie wiem, kto sobie wymyślił w jasnej cholery, że nie będzie można zbierać grzybów jeżyn. Prawda, trzeba mi zapłacić 5 zł, a nawet się do lasu, albo coś takiego, to jest możliwe, ale wątpię, żeby ktoś się fatygował czymś takim. Taki las jest dumą tego właściciela i tyle. Dobrze, panie prezesie, więc przejdźmy dalej. W związku z tym, co pan powiedział, można byłoby odnieść takie wrażenie, że w tej chwili prywatyzacja lasów jest za wczesnym posunięciem, bo jeszcze nie ma odpowiednich ludzi do nabycia. Nie, w tej chwili wątpię, żeby był w Polsce już jeden człowiek, który mógłby kupić taką, prawda, jakąś puszczę piską albo coś takiego. A na własne, to są jednak ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. I powtarzam, to bardzo dobrze, że to są takie duże pieniądze, bo tylko bardzo bogaty człowiek, który już nie zależy na pieniądzach, może kupić. Zwrócić uwagę, że tacy ludzie, którzy mają takie pieniądze, to oni już nie zarabiają, tylko tworzą fundacje, prawda, tworzą fundacje Melano, czy jakieś inne, prawda, Carnegiego, no i ci ludzie już nie działają dla zysku. Tylko taki człowiek, który ma już ogromną ilość pieniędzy i bardzo dobrze ją ma, on kupi taki duży las. A czy nie istnieje ryzyko, że również ogromną ilość pieniędzy i będzie chciał kupić taki las, na przykład International Paper Quizzing? Nie, że paper kwizy? Nie, ja mówię o prywatnych właścicielach, jestem zwolennikiem prywatnej własności. No tak, ale przecież w prywatyzacji polega na tym, że trafia to w prywatne ręce, ale również mogą to być prywatne ręce przedsiębiorstwa. Może tu kupić International Paper Quizzing po to, żeby mieć tanie źródło drewna. I co wtedy? Wątpię, żeby firmy papiernicze kupowały puszcze, bo o wiele tańsze jest papierówka do papieru niż wycinanie dębów, gdzie po prostu nie kalkuluje, proszę Państwa. No, no proszę zrozumieć, ludzie mają jakieś takie potworne obawy przed wszystkim. Przed wszystkim, że jak byśmy sprowadzali piekarnię, to wtedy piekarze podniosą ceny się namówią, jak dalej. Jak będą prywatne masarnie, to rzeźnicy się zmówią i masaże i będą podnosili ceny w niebie. Ludzie no, naprawdę się boją czegoś takiego, zakładają, że ten prywaciarz to chce nic, tylko zniszczyć innych. Otóż powtarzam jeszcze raz, człowiek, który ma w kieszeni 100 miliardów złotych, to on nie będzie działał po to, żeby wyciąć coś tam. On ma pieniądze. No. Takich ludzi w tej chwili w Polsce nie ma, moim zdaniem, w ogóle. W związku z czym nie ma większego problemu.